Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś oczywiście World of Tanks i nagrywa dla was nikt inny jak wasz ulubiony czołgista, czyli Colt. Słuchajcie, dajcie znać, czy te filmiki podobają się. Dajcie lajki, bądź subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Macie możliwość, to jest oczywiście zaznaczenie odpowiedniego znacznika tuż przy filmie. No dobra, jedziemy na pole bitwy i oglądajcie uważnie, cóż Colt dzisiaj zwojował swoim czołgiem. A z tego co wiem, to walczył AMX-em. Dobra, powodzenia i na razie. Cześć, tutaj Colt. Dzisiaj dla odmiany pojedziemy sobie czołgiem lekkim, francuskim, ósmotrierowym. Będzie to czołg AMX-1390. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to francuski light. 6 pocisków w magazynku, także potrafi, jakby tu powiedzieć, siać zniszczenie. W dobrych rękach oczywiście. Tradycyjnie zobaczymy sobie jego parametry. Akurat przy moich, że tak powiem, tutaj akurat załogantkach. W tym momencie mam prawie 3,5 perki, także sprawdźmy sobie siłę ognia, jak to się prezentuje. Żywotność. Mobilność, prawda? Maskowanie dosyć spore, jak widać. I wykrywanie na sam koniec. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wejść do bitwy. Linia Siegfrieda, szturm. Także spróbujemy sobie rozwalić przeciwników. Wolałbym tego nie wygrywać przez kapowanie. Tutaj jadę, że tak powiem, ze swoją koleżanką z klanu Rudą. Ona akurat jedzie, jeszcze sobie sprawdzę czym. M41 Bulldog, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. T110, także z przodu widać. A my tutaj mamy T54 Lightweight. Być może spróbujemy go zaraz zrobić, zobaczymy. Tak, i wyjeżdżamy sobie na niego. Zobaczymy czy... Nie, no, na pewno nam się uda go rozwalić. Mój niestety strzał pierwszy nie przebity, ale kolejny powinien już wyjść. Ja od razu już uciekam za budynek. Ciekawe czy Ruda zrobi to samo. Kurde mać. No niestety jej nie udało się przetrwać. Ja spróbuję tutaj dzielnie stawić czoła resie przeciwników, ale muszę niestety przeładować. Ja przy kolejnych atakach wolę mieć jednak pełny magazynek. Tutaj na linii Hazara jest przeciwnik. Nie pamiętam co to było. Ja na pewno jak przeładuję, spróbuję sobie coś ustrzelić w mieście. O, być może spróbuję zaraz coś zrobić M103. Ogólnie z swego czasu ten AMX-1390, którym właśnie jadę, nie był jakimś moim specjalnym ulubionym czołgiem, powiedzmy, ale z czasem się do niego przekonuje coraz bardziej. A teraz właśnie spróbujemy strzelić. Pierwszy strzał, nieprzebity. Zobaczymy jak kolejne wejdą. Powiem wam, jestem w szoku. Jestem w szoku, bo nie wierzyłem, że te strzały wejdą z takiej odległości i, że tak powiem, z moim słabym celowaniem, jak ja to mówię. No nic, czekamy sobie dalszych przeciwników, bo to tak być nie może. 3 pociski w magazynku, trzeba jeszcze coś z tym zrobić. Jeszcze raz spróbuję może w M103. Zaraz, ale to już teraz właściwie. Strzelamy sobie może... No, kolejny ciekawy strzał wam powiem. Według mnie przynajmniej. Jeszcze jeden. Papa kolego, jedź w siną dal. A teraz sobie ładuję. No znowu, co zrobić? 2-3 póki co przegrywamy. Z mojej perspektywy wygląda to dosyć nieciekawie póki co. Przynajmniej takie jest moje zdanie, nie? Ja tutaj stoję, że tak powiem, sam jak, prawie że sam jak palec. Ale mam tutaj, widzę, wsparcie kolejny 1390. SP1C nam o dziwo wyjechał teraz.
Ja kończę ładować i zaraz będę próbował z nim walczyć. Zwarcie w kontakcie. Pełny magazynek. Pierwszy strzał. Drugi strzał. Trzeci strzał. I jeszcze jeden. Pięknie. Nie wiem, czy on był w tym czołgu świadomy, na co on się porywa, ścierając się ze mną, tak? Ale jednak udało wygrać się to starcie, co mnie niezmiernie cieszy. Tutaj mamy pisa trzeciego. Tam chyba RHM gdzieś jest. Mam dziwne wrażenie, że on awkuje. Ale sobie jeszcze poczekam. Może przy następnej okazji spróbuję go jakoś, nie wiem. Jeśli będzie taka okazja, jakoś może spunktować. 4-7, 4-8 już teraz niestety. No ta bitwa coraz gorzej to dla nas wygląda. Jak to nie weszło, to nie mam zielonego pojęcia w tego ISA trzeciego. Jeszcze raz może spróbuję strzelić w ciemno. Nie wiem, czy to coś dało, ale czasami warto próbować jest takie blind shoty, jak ja to mówię. No nic, zaraz chyba ładuje, bo to bez sensu trzymać dwa pociski, a jeszcze nie wiadomo, co się dzieje. Tutaj, kurde, nasi dzielnie walczą w mieście. Dzielnie to jest mało powiedziane, jest tam dwóch, no teraz już właściwie jeden praktycznie. 4-9 przegrywamy. A tutaj próbowałem właściwie jeszcze ISA 3 spunktować. Na pewno teraz będę wspierał tego obiekta 416, ale najpierw muszę przeładować. No i bez kitu, kurna, ten RHM to jakiś awkujący jest, ale to w sumie dobry pozdolnik, bo jest taki darmowy damage. Taki watowski prezent od choinkę według mnie. Nie no, nic nie pozostaje nic innego jak tylko stać i przeładować, no bo... Kurde, bo na z pustymi rękoma to się nie jedzie i już tutaj walę ze złotych pestek i boję się, że przez końcem bitwy może zabraknąć mi po prostu najzwyczajniej amunicji, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, to jest AWK, to jest po prostu darmowy damage. Lubię takie prezenty po prostu, nie? Jeszcze może ISA trzeciego spróbuję zniszczyć przy okazji. Aj, kurde. No nie dał się, no nie mógł chwilę poczekać, żebym ja mógł go zniszczyć. Masakra po prostu. No ale nic, 7-9 odrabiamy powoli stratę, a ja, jak widzicie, znów ładuję. To jest po prostu masakra. Nie no, jadę chyba gdzieś, spróbuję od środka wjechać, bo to bez sensu tak się od frontu pchać. Zobaczymy, co to przyniesie. Tak jak mówiłem, najlepiej tak grać magazynkiem, żeby powiedzmy mieć przy ewentualnym jakimś tam ataku rasu wszystkie peski lub przynajmniej ponad połowę, a tutaj widzę T26E5. Spróbujemy w niego może strzelić, zaraz się okaże, czy nam się wychyli, żebym zaraz i ja nie dostał od niego. To jest takie darmowe przyjęcie obrażeń, też jest bez sensu, wyświecił mnie. Dobra, jednak ucieka, nie strzelam i takie, i kurde mać, dostałem darmowe obrażenie. To jest po prostu strzel. Ja nienawidzę dostawać darmowych obrażeń, nie oddając tym samym, nie? To jest w ogóle masakra. Ale tutaj koledzy sobie z nim pięknie poradzili. Najlepsze jest to, ja tu gadu, nie? A my już wygrywamy 11-9. A przegrywaliśmy na początku chyba, jeśli dobrze pamiętam, 4-8? To jest w ogóle szok. Dzisiaj no mile zaskoczony jestem, bo co wygrywamy. Dobra, ja to spróbuję, może to te 4-9 rozwalić. Ciekaw jestem, czy przy takim wyniku, który teraz mam, będzie as pancerny. Ewentualnie jakie my... medale, ale to kurde zawsze wielka niewiadoma jest, bo być może trafił się lepsi gracze niż ja powiedzmy na danym czołgu. No i sobie strzelamy w te 4-9. Pierwszy strzał i tak na właściwie nagrodę, taka wisienka na tarcie w tym momencie. Dobra, ładuję zwykłe pociski, 4 powinien starczyć póki co. To wie, może jeszcze zdąży tamtego T26E4, jeśli dobrze widzę, rozwalić, ale to raczej chyba znikomy, ewentualnie będę miał zarąbistego farta, tak?
Dobra, wyjeżdżamy, próbujemy. Może się uda wspomóc jeszcze z tą ST1. Autocelowanie, i czy się uda? No kurde, drugi raz ktoś mi sprzed nosa sprzątnął, nie? Przeciwnika, no ale nic, jest jeszcze artka, spróbujemy ją sobie dobić. Autocelowanie, nie trafiłem, o dziwo. Strzał, drift i pudło, nie? To jest akurat, kurde mać, moja wina. Ja nie lubię takich sytuacji. 14-10 to jest pewna wygrana. A jeszcze jeden przeciwnik, artka. Tak, kurczę, stawiam, że ona gdzieś może być w okolicach. Może B2, może A1 uciekła do nas, tam gdzie my zaczynaliśmy. Ona nie mogła się tam pojawić teraz. Śmiało mogę powiedzieć, że bitwa wygrana. Jeszcze tylko jedna taka mała rzecz. Jeśli jesteś nowym widzem, to zachęcam, zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. To na pewno zmotywuje nas do nagrywania coraz to lepszych filmików, nowych gier. A mi tylko pozostaje pokazać wam, jak uplasowałem się na tle całej drużyny swoim czołgiem IMX-1390. Mówi dla was Colt. Cześć, siemanko.